Hej, hej, witam Was serdecznie w niedzielnym poranku. Powiem Wam coś miłego, pożytecznego, dobrego. Wróżba wyboru. Wybierzecie sobie obiekt, który Was najbardziej przyciąga. Dwie opcje. Tadam, proszę bardzo. Jedyneczka i dwójeczka. Bardzo zbieżna kolorystyka, także wybieracie sobie to, co Was najbardziej przyciąga. Piórko bądź słoneczko. Dobrze. Z pewnością wybrane. Zostawiamy obydwie karty. I co nasze tutaj piórkowe energie mają? Z czym się kojarzy piórko? Jeszcze raz tutaj wezmę. Dla jedynek pióro kojarzy się z wolnością, z ptakami, z unoszeniem się ku górze, z taką energią bardzo duchową, z energią takiego też coming outu, że nagle coś tutaj zostaje objawione, pokazane, wychodzi z mroku. Jednakowoż pamiętajmy, że to piórko jest przytrzymane, tak? Widać, że w dłoni ono jest pochwycone, więc mamy jakieś zapisywanie, może będziecie coś zapisywać. Pióro bywa taką też energią sakramentalną. My tutaj przystępujemy do czegoś, zobowiązujemy się, na przykład do małżeństwa, podpisujemy jakieś papiery, jakieś dokumenty, więc tak czuję, że będziecie w energii być może podpisywania czegoś, jakiegoś ważnego dokumentu. Tu się też spisuje pamiętniki, jakieś wspomnienia, prowadzi się dzienniki, także pióro, zapisywanie, pismo, takie ważne właśnie energie uwiecznienia, uwiecznienia ważnego zdarzenia, ważnego faktu. I mam takie poczucie, że Wy będziecie tutaj niebawem coś podpisywać, jakieś ważne dokumenty. I tak jak mówiłam na początku, tu można wstępować w związki małżeńskie, jakieś inne takie ważne zdarzenia. Takie jest przypieczętowanie i zapisanie. To jest dosyć istotne, bo to pióro jest pewnym też znakiem i w ogóle takim nawołaniem, żeby zwracać uwagę na znaki. Ale jednocześnie pamiętajmy, że ono sobie tak tutaj na wietrze, na powietrzu nie fruwa, nie jest jakby tak unoszone przez wiatr, tylko jest w dłoni. Ktoś to pochwycił, bo chce przypieczętować, bo chce coś zaznaczyć, bo chce coś objawić i chce coś podpisać, zapisać, uprawomocnić, nie? Tak to czuję, a zobaczymy, jak ta energia się po prostu zamanifestuje u Was. Ta energia właśnie takiego swoistego znaku i przypieczętowania, podpisania jakiegoś ważnego dokumentu bądź zobowiązania się do czegoś. Na przykład pióro maczało się w atramencie. Pióro, jeśli nie było atramentu, maczano we krwi, by podpisać, nie? Taki cyrograf właśnie, że ja się do czegoś zobowiązuję, coś podpisuję, coś bardzo istotnego. Co to u Was będzie? Jaka będzie manifestacja tej energii, drogiej jedynki? A będzie to energia odwróconego pustelnika? Więc taka energia, która mówi o tym, że my faktycznie to znaczy, no tak, jedynka tutaj będzie miała do czynienia z taką energetyką bardzo taką duchową, ale też ciężką, bo tutaj ciężko się jakby wykuwa taką energię właśnie zakorzenienia. Ale jednocześnie jest to oderwanie od ziemi i zakorzenienie. A może właśnie Wy za bardzo jesteście oderwani od ziemi i teraz musicie być tacy bardziej właśnie zakorzenieni, nie? Natomiast odwrócony pustelnik mówi o pewnej takiej drodze, która jest samotna, ale jednocześnie wtedy w takich aspektach duchowych my podejmujemy takie zobowiązanie jakby oddalenia się, prawda, stworzenia sobie pewnego takiego, może nie muru,
ale tak życia trochę na uboczu, w takiej twojej jaskini, w takiej samotności, ale jest też inna energia. Tu właśnie na odwrót może być takie wychodzenie z samotności, nie? To pióro może podpisywać też akty rozwodowe, bo pustelnik w odwrocie mówi, że coś się kończy, że te najwyższe niebiosa wzywają mnie, by mnie podnieść z upadku. Odwrócony pustelnik musi powstać z upadku. Oczywiście, że tutaj można też i podpisywać, wiecie, akty małżeńskie, równie dobrze akty rozwodowe. Generalnie w ogóle ta energia, ona nie chce się ukrywać. Ona chce tutaj właśnie jakiś coming out dokonać, pokazać moje pośrednictwo z innymi ludźmi. Najczęściej tym pośrednikiem między człowiekiem a tym światem jest po prostu sam Bóg. Generalnie tu nie ma żadnych innych pośredników. Chodzi tutaj o to, że to pióro tutaj właśnie ma symbolizować takie dostojeństwo tego pustelnika, nie? Dlaczego on się wobec tego odwraca? Dlatego, że ta osoba, czy ta energia wymaga takiego ożywienia. I tu będą przychodziły takie znaki, tak jakby wiecie, tak jak w wierzeniach egipskich, nie? Anubis i Mat ważyły właśnie serce martwej osoby. Jeżeli ono ważyło tyle co piórko, to oznaczało, że dusza jest wystarczająco czysta, żeby wejść do świata pozagrobowego, a jeżeli odwrotnie, no to była ta gorsza brama, bo jest powiedziane, brama piekła i nieba leży blisko siebie, więc żeby wyjść ze swojej też pustelni, żeby wznieść się właśnie wysoko, żeby nie stroić się w cudze piórka, nie udawać kogoś, kim się nie jest, żeby coś przypieczętować, żeby nie ukrywać się przed światem, to należy, kochani moi, wejść w energię wiary i kontemplacji. Wiary i kontemplacji i wejść w taką energię prawdy. Energię prawdy. I gdzieś tutaj będziecie w tym, w takiej energii właśnie, która z jednej strony was jakoś przeraża, budzi grozę wręcz, jakbyście się próbowali gdzieś przed kimś ukrywać, a z drugiej strony, będzie tu właśnie takiej taka namowa, nie? Do tego, żeby po pierwsze być sobą, po drugie wznosić się, unosić się w tej kontemplacji i wierze. Być może też tutaj podkreślić tę waszą wiarę poprzez właśnie jakieś nie tylko tutaj podpisywanie dokumentów, jakieś uroczystości, traktaty, prawda? Tylko właśnie listy, notatki, jakieś dłuższe teksty. Prowadzenie dzienników, takie rzeczy, tutaj możecie to zapisywać. I w ogóle to są takie właśnie wspomnienia też osób starszych, które spisują całe swoje życie, tak naprawdę. Czym był ten mój żywot? Jak on przebiegał? Jak ja się w tej energii odnajdowałem, odnajdywałam, że czasem trzeba było zaczynać w tym pustelniku w odwrocie wszystko od nowa. Ta manifestacja, powiedziałabym, może być bardzo złożona. To be może być jednocześnie wychodzenie z jakiejś takiej samotności, ze swojej pustelni, podpisywanie właśnie takich różnych dokumentów, które mają ciebie z kimś połączyć, jakąś taką, powiedzmy, jedną instytucję wręcz. Ale też jest taka druga odsłona, absolutnie równouprawniona, rzeczywiście wolności i takiej samotnej drogi, takiego wręcz ukrywania się, nie? Nie wiem, czy przed światem od razu, ale jest coś takiego tutaj właśnie, takiego spokojniejszego, bo w ogóle ta energia ma być taka spokojna, to ma właśnie tak powoli. Jakby pióro nie tyle tutaj ulatywało do góry, co jakby spadało powoli w dół, tak powoli, powoli, powoli opuszcza się w dół, nie? Więc mamy taką energię, no krótko mówiąc, takiej autoewaluacji. Wy tu osiągając taką wewnętrzną wolność, macie tutaj przyjrzeć się na powrót swoim celom życiowym, relacjom, które utworzyliście w życiu, zastanowić się nad sensem swojego życia. W ogóle jedynka będzie się nad sensem życia zastanawiać. To pióro, ten znak taki w kontekście właśnie jakichś tutaj dóbr duchowych, bądź zwyczajnie w kontekście starości, przeżytych lat, zmusza człowieka do zastanawienia się,
czego ja w życiu zrezygnowałem, już z czego zrezygnowałem, bądź zrezygnowałam i do czego to mnie doprowadziło, w jakim kierunku zmierzam. I generalnie to jest taka energia, która ma pokazać nam konfrontację samego ze sobą. Kim ja jestem? Co straciłem? I tak naprawdę, co ja dzięki temu mogę zyskać? Jak ja się mogę odrodzić? I to odrodzenie idzie właśnie w dwóch kierunkach. Poprzez inną osobę albo poprzez odosobnienie. Naprawdę w dwóch różnych kierunkach. Zobaczymy, moi drodzy i kochani. W związku z tym, że tutaj mamy takie wkraczanie na drogę prawdy po dokonaniu autoewaluacji, zobaczymy wobec tego. Do czego was to ma doprowadzić? Jaki jest sens tej energii dla was? Skruchy, takiej pokory, że ten pustelnik to on tak naprawdę musi dokonać tego coming outu. Jest nagi, prawda? Tutaj wokół niego jacyś ludzie pomstują. Mogą nawet tu mu wytykać różne błędy. Że jakiś był niesamodzielny, jakiś taki nieżyciowy, uwieszający się na kimś. A tymczasem tutaj jest powiedziane nic to. Mamy tę nagą prawdę, mamy skruchę. Generalnie pustelnik w odwrocie to on tak upadł, dość nisko upadł. Natomiast ta energia ma doprowadzić do skruchy i pokory, nie? I to jest dobra wiadomość, dlatego że, tak jak powiedziałam, blisko siebie leżą bramy piekła i nieba. Niebo to miłość i wybaczenie, również właśnie pokora, okazanie skruchy. To jest ta prawda, ten znak prawdy zapisany przez pióro. Ale też jest obok ta brama piekielna, która mówi o nienawiści, o zazdrości, o żądzy władzy i wielu innych negatywach. Cel i sens tej energii, tego znaku, który tu dostajecie jakby z niebios tak naprawdę, jest taki, że wy tutaj tak naprawdę zapłaczecie nad sobą samym, bo pustelnik w odwrocie, nawet jak kogoś pożegna, kogoś straci, wydaje mu się, że opłakuje tę osobę, tę stratę, ale tak naprawdę płacze nad sobą. Nad sobą. Czyli tutaj nie płaczemy za kogoś innego, tylko płaczemy jakby w swoim imieniu i za siebie. Bo zaczynamy rozumieć, jak wiele rzeczy i ludzi było w naszym życiu zwyczajnie bezużytecznych. Ale bardziej tutaj chodzi o to, że rezygnujemy z jakiejś bezużytecznej wiedzy, bo pustelnik w odwrocie w tym poczuciu skruchy mówi, że wiele zrozumiał poprzez stratę. Najwięcej zrozumienia przyniosły mu życiowe straty. I zrozumiał właśnie, że szedł w złym kierunku, że to, czego się nauczył, może jest bezużyteczne. On musi się jakby na nowo nauczyć życia, poszukać właściwej wiedzy. I on tutaj zapłacze nad sobą. Zapłacze nad sobą. Może ty tutaj po prostu jakby tak tracąc kogoś, coś płaczesz tak naprawdę nad sobą. Ale jest to też taka, ale też płaczesz nad takim swoim lękiem, nie? Może nad tchórzostwem, może po prostu, a może płaczesz, że właśnie idziesz, że poszedłeś kiedyś na kompromis z tym tłumem, z tymi ludźmi, a było ci nie po drodze. Różne tutaj mogą być przejawy tego, natomiast tu jest taka energia przemiany, również przemiany duchowej. Wy jesteście na fali tej energii wznoszącej, jednak. Oczywiście to pióro jest zatrzymane, dlatego że potrzebna jest ta skrucha. Będziesz wolnym człowiekiem. To pióro zostanie wypuszczone
jeżeli tę skruchę od początku do końca przejawisz. Co to znaczy? Że jeżeli zrobiłeś coś złego, masz iść do tej osoby. Masz iść i poprosić o przebaczenie. Idź i proś. Masz być pokorny. Masz prosić o przebaczenie. Nie wiem, kogo masz prosić o przebaczenie. Czasami to jest pokazany starszy człowiek. Nie wiem, ojciec, matka, ktoś tam. Powiem ci dlaczego, bo tylko ten człowiek może ci wybaczyć, nikt inny. I tutaj trzeba pamiętać, że największym grzechem jest zapomnienie. Zapomnienie, że nic się nie stało. A nawet jeśli to ja o tym zapomnę i to nie istnieje, no bo skoro zapomnę, to tego nie będzie. Jest powiedziane, nie zapominaj. Ale też nie powtarzaj tego w przyszłości, bo odwrócony pustelnik mówi, ja nie mogę popełnić tego samego błędu. Ja muszę poprosić o wybaczenie. Muszę być świadomy tego, co zrobiłem, okazać skruchę i nie robić tego więcej. W myśl zasady idź i nie grzesz więcej, nie? Ja ci odpuszczam, ale już nie rób tego. Tego samego błędu. Skrucha może stać się bardzo głęboka, jeżeli zrozumiemy odpowiedzialność tego czynu i po prostu tutaj chodzi, że jeżeli coś jeszcze w nas zostało, co powoduje, że my płaczemy, drżymy, to znaczy, że jeszcze czegoś nie odpuściliśmy, może kogoś nie przeprosiliśmy, jeżeli z komórki naszego ciała wydobywa się ten szloch, nie? Skrucha staje się tu najlepszą przemianą, bo to jest autoewaluacja poprzez skruchę. I pióro zostanie wypuszczone. Gdyby chodziło o podpisywanie jakichś dokumentów, dokładnie zapisywanie tym piórem, to podobnie. Chodzi tutaj o takie typu zapisy, które mają pomóc w uprawomocnieniu czegoś. Albo po prostu wy tutaj poprzez jakieś zabezpieczenia, ubezpieczenia, coś takiego, tak, wyraźnie, zabezpieczacie się jakby na przyszłość przed tym rozdzieraniem szat. Przed tym rozdzieraniem szat, żeby w przyszłości to nie miało miejsca, żeby was nikt nie oszukał, ani wy nikogo, żebyście nie oszukali, bo to idzie w obie strony. Czasem ten odwrócony pustelnik przy tej skrusze, on tu przychodzi jako złodziej, jako morderca, przychodzi w jakiejś takiej innej formie, ale tu jest właśnie to uprawomocnienie, które pokazuje, że nie, ja po prostu nie dam się oszukać, ale też muszę coś wybaczyć, bo często to jest tak, niech Bóg wybaczy, to nie moja sprawa. Ale ktoś tu rzucił kamień. Ktoś rzucił kamieniem, to widać. I teraz ten, kto rzucił kamieniem, musi teraz przeprosić. No chyba, że zrobił to w ogromnej niewiedzy. To wtedy może być tu inaczej, bo ten, który działa w niewiedzy, to tak naprawdę nic na to nie może poradzić, bo on nie wie, w tej swojej ślepocie mógł to zrobić. Więc wtedy ty wybacz i zapłacz, zapłacz w jego imieniu, za niego. Można to zrobić, nie? Ale w sercu przebaczyć trzeba. Tak tu jest powiedziane. Okazać skruchę i jednocześnie być może, ale najbardziej to tutaj płaczemy we własnym imieniu, a nie w cudzym. Po prostu. Rzecz taka tutaj jest pokazana. Energia, która wydaje się być taką energią dość skomplikowaną, bo temu odwróconemu pustolnikowi nie jest łatwo coś odpuścić, uwolnić się i tak się właśnie prawdziwie skruszyć. Tak skruszyć, żeby aż wykruszyć w sobie jakiś żal, gniew,
jakieś takie niedobre po prostu uczucia. 5,2 po redukcji, 7,52 pokazuje mi takie właśnie rozdzieranie szat, ale tu wyraźnie widać, że chodzi o kontekst ducha, o takie energie, które już w przeszłości kiedyś nam zagroziły i spowodowały, że my osiągnęliśmy głęboką jakąś taką samotność. Wokół was mogą krążyć jakieś takie energie dziwne, obsesyjne, fanatyczne, takie schorowane, bo mamy też takich schorowanych starszych ludzi, nad którymi też się jakoś musimy ulitować i z racji wieku odpuścić, okazać nasze miłosierdzie. Rzecz taka. Najmocniejsza energia w tym wszystkim to ten odwrócony pustelnik. Tak po prostu wyczuwam, że on tu ma najwięcej do powiedzenia. Jest to taka wielka moc i siła bije z tej karty. Nie wiem, czy wy to czujecie. Ja tak bardzo mocno czuję, że aż tak buzuje ten odwrócony pustelnik. Jest taką, powiedzmy, gwiazdą przewodnią tego układu. I on tutaj faktycznie ma jeszcze sporo do zrobienia. Tu jest pokazanych takich najbliższych 9 miesięcy mniej więcej na takie uświadomienie sobie i rezygnację z tego, co nam nie służy, nie? Bo ptaki, czyli pióro i sam pustelnik w pozycji prostej, to jest energia długowieczna. To jest energia, która mówi o wolności i o duszy. Tu w przypadku tej skruchy jest właśnie taka energia, która mówi, że tu mamy sporo trudności właśnie. I trzeba tutaj zrozumieć właśnie proces. Proces tak naprawdę wszystkiego. Proces rozwoju duchowego, który trwa bardzo, bardzo długo, zrozumieć, czym jest może twój własny lęk przed starością, przed starzeniem się. Skrucha jest tutaj konieczna, żeby właśnie nie powtarzać jakichś popełnionych wcześniej błędów. Może wyjść z jakiejś wewnętrznej pustki, może cierpisz na coś takiego, że popadasz tak z jakiejś skrajności wręcz. A może to odbywa się z powodów materialnych, bo faktycznie nie masz tego zabezpieczenia na starość, pieniędzy. Dużo może być takiego właśnie osamotnienia, podejrzliwości, takiej apatii starczej, takiego wręcz zaniechania rozwoju. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby to piórko było wolne, żeby ono rzeczywiście było czymś takim dostojnym i szlachetnym. Stąd ta skrucha. A z tego by wynikało, że tutaj trzeba dokonać rachunku sumienia, po prostu. I miałam nadzieję, że tu może być coś takiego lżejszego, patrząc na tą pierwszą energię. Ale nie, ta czystość, niewinność walczy właśnie z tą energią taką bardzo mocno podejrzliwą, starczą i taką, powiedziałabym, błędną, bardzo, bardzo błędną. Dlatego rada końcowa. Komu wybaczyć, kogo prosić o przebaczenie, to zrobić to trzeba. Iść do tego człowieka. Bóg tego za ciebie nie zrobi i nikt inny tego za ciebie nie zrobi. Głęboka duchowość, która tu domaga się wypuszczenia z rąk, wymaga też takiego spojrzenia na życie, na proces starzenia i dojrzewania z dużym, dużym dystansem. Ten starzec już od dawna wędruje przez życie. On dużo stracił, ale czy on się nauczył czegoś? Oto jest pytanie. Bo tak chyba nie do końca. Bo ma pretensje. I albo mamy ascezę i taką rezygnację z uciech, takie poświęcanie się, ale takie powiedziałabym bezsensowne, albo właśnie szukamy sobie takich relacji i też szukamy takich mędrców, starszych ludzi, pełnych wiedzy i mądrości, która wypływa z ich przeżyć, a ja muszę wam powiedzieć,
że żeście dorwali się do jakichś takich starców, którzy nie jedną książkę napisali, widzę, ale oni nic o życiu nie wiedzieli. Oni nie potrafili sobie przebaczyć. A ciekawe, że ten coming out, może to ktoś, kto napisał te książki, to był przeciw krwi i ciału, nie? Bo tu widać. I czy ogląda te wyżyny niebieskie? Może trzeba się pomodlić za człowieka starszego, który odszedł już, bo odzwyczaił się od Boga, choć Boga miał na ustach. No, takie rzeczy. Dwójka. Słoneczko. Nasze słoneczko. Słoneczko oświetla mrok. Chcę tutaj wszystkich uraczyć taką energią sprawiedliwą, żeby ten promyk doszedł wszędzie, do każdego miejsca na ziemi i do każdego człowieka. Słońce daje komfort wzrostu, słońce oświetla mrok, prawda? Powoduje, że nic się nie ukryje przed słońcem. Taką ma wymowę słońce. Słońce mówi, świecę tam, bo chcę pokazać to miejsce rozświetlone, tę szansę, ten motyw wzrostu. To chcę ci pokazać słońce. Słońce oczywiście w starożytności było władcą, prawda? Ten kult solarny, Bóg Ra. Później wielu władców nadawało sobie ten przydomek, bo jestem najjaśniejszym, najpotężniejszy. No, jestem tym królem, prawda? Tym królem słońce. W tarocie jest to też taka energia, choć to nie jest karta tarotowa. W tarocie też ta energia odnosi się do po prostu tworzenia czegoś takiego dobrego. Tu są nagrody, tu jest takie wzrastanie, energia właśnie tej życiodajnej odsłony, prawda? Takiej dobrej współpracy z ludźmi w ogóle. Słońce to dziecko płci męskiej zwykle. Taki opiekun, nie? Który tworzy taką aurę zachwytu nad światem. No i poza wszystkim, że mamy słoneczko, majówka i taki piękny czas, to tutaj ja myślę, że wy macie zobaczyć coś takiego słonecznego, podnoszącego was na duchu. Prawda? Jak taki emotikonek, który pojawia się w wiadomości i od razu lepiej się czujemy, już jest przyjemniej. Co cię podnosi na duchu i ciele? Bo tu o to chodzi, taka jest wymowa tej energii. Co cię podnosi na duchu i ciele? Co cię podniesie na duchu i na ciele? Raczej tak pytanie powinnam zadać. No to zobaczymy, droga dwójeczko, co cię podniesie na duchu i ciele, co będzie tym twoim słoneczkiem, manifestacja tej energii dla dwójek. Pieniążki, pieniążki. Czwórka denarów, albo takie poczucie stabilizacji. Bo to, co tutaj nas jakoś tak osłonecznia i opromienia, to jest takie nasze poczucie bezpieczeństwa, że ja mam. Ja mam, bo to jest moje. Nie wiem, może jakiś akt własności, może coś związanego z nieruchomością, może cię opromienić po prostu taka energia nagrody, że nagroda jest wprost proporcjonalna do wysiłku, że się udało, prawda? Dobrze się zorganizowałem, albo przyszedł zwrot, przysługa za przysługę. Rewanż, może tak, chcesz tego rewanżu jakiegoś i prawdopodobnie tak będzie, bo to, co tutaj właśnie tak nas opromienia, dodaje nam dobrego nastroju, to jest takie właśnie osiągnięcie bezpieczeństwa. Nie zawsze to musi być bezpieczeństwo materialne, może nie musi. Generalnie to też, że ja sobie poradzę w każdej sytuacji, bo też jest taka opcja, że to nie musi być przeliczalne na pieniądze, na jakąś zyskowną inwestycję, ale po prostu, że ja sobie tak naprawdę w każdej sytuacji bardzo tak profesjonalnie poradzę, nie? Że ja sobie poradzę. Tu jest często praca zbiorowa, tu jest taki właśnie szacunek dla pracy, więc to, co tutaj miałoby cię tak jakoś opromienić, to gdzieś idzie właśnie w taką stronę materii, nie? Tak jak jedynka miała tutaj przewagę energii zdecydowanie duchowej, tak dwójka zdecydowanie już widać ma przewagę energii materialnej. Widocznie tego na ten moment nie wiem, czy bardziej potrzebujecie, czy to po prostu jest teraz takie bardzo, bardzo istotne, nie?
Czwórka denarów, no to jest jednak energia, która pokazuje nasze podejście do pracy, stosunek do pieniądza. Właśnie jest to taka przestrzeń, która tworzy pewne ramy, pewne takie fundamenty. Czwórki są takie bardzo właśnie fundamentalne i gdzieś właśnie ta energia tutaj będzie chciała tak was zasilić. Być może jakąś podwyżką, zwrotem pieniędzy, jakimś rewanżem, albo macie tutaj jakieś takie, coś takiego fajnego, ładnego, słonecznego, co powstaje przy pomocy dłoni, rąk, bo tu mamy też rzemiosło. Pracujemy w rzemiośle, wytwarzamy coś, tak jakbyśmy z gliny coś lepili, albo byśmy byli jubilerami i właśnie wytwarzali jakieś złote pierścienie, coś takiego, co wytwarzamy rzemieślniczo, rękoma. To też jest coś takiego, bo tu trzeba sobie ubrudzić rączki. Jest takie brudzenie sobie rąk, a z drugiej strony mamy satysfakcję, stąd to słońce, czyli jest ta energia, jest ta ekspresja, jest to poczucie bezpieczeństwa, jest to zadowolenie, prawda? Więc tutaj jest powiedziane, już tak reasumując, drogie dwójki, słońce i czwórka, że nawet jeżeli coś przed światem ukrywasz, a słońce ma to odkryć, to tu powinieneś szukać czegoś takiego stabilnego i jakiegoś też człowieka. Powinieneś mieć przynajmniej jedną taką osobę, której możesz zaufać, bo tu czasami też skrywamy tajemnice, nie? Bo czujemy się bezpiecznie, jak po prostu powierzamy swoje sprawy sobie, a tu jest powiedziane, miej przynajmniej jedną osobę, której możesz zaufać, bo słońce się też otwiera. Musimy tu powierzyć być może swoje sekrety jakiejś jednej osobie, żeby po prostu tutaj budować zaufanie, otwierać swoje serce. Bo jakby nie było, słońce chce otworzyć twoje serce. Bo czasami to jest tak, że my bardzo jesteśmy tu opiekuńczy, ale wiesz co, tak w takim kontekście, żeby sobie zapewnić właśnie najwięcej bezpieczeństwa i tej opieki. Natomiast właśnie, czy rodzinie, czy komuś jeszcze dalej, głębiej, bardziej. Tego nie wiem, ale jednak to słońce chce jakiegoś otwarcia, żeby było więcej, no takiego zaufania po prostu, że ja się nie muszę bać, że ja stracę, nie? Że ja muszę tak w garści trzymać te monety, czy ja rzeczywiście muszę. Widzę, że słońce ci tu coś obiecuje, że spotkasz prawdopodobnie człowieka, przed którym się otworzysz, a nie jesteś chętny czy chętna do otwierania się. Raczej zachowujesz się zachowawczo i konserwatywnie. Nie chcesz tutaj zaufać czy powierzyć sekretów swoich, bo się boisz, że coś stracisz. Natomiast tutaj jest powiedziane, prawdopodobnie właśnie spotkasz takiego człowieka godnego zaufania, stabilnego. I tu jakaś przyjaźń się może zrodzić, bo ja widzę taki materiał na dobrą przyjaźń. Jeśli otworzysz swoje serce, nie będziesz się bać, to najprawdopodobniej ta przyjaźń będzie wyjątkowa, właśnie wartościowa, cenna, bardzo głęboka. Ale tu jest warunek. W słońcu trzeba się otworzyć przed drugą osobą bardzo, bardzo mocno. Bo paradoks tej sytuacji jest taki, między młotem i kowadłem. Słońce chce, żebyś nadal był bezpieczny, ale jednak chodzi o większe takie zaufanie i tu nie można ukrywać niczego, nie można przechowywać tajemnic jak skarby, tylko słońce mówi, ja chcę to rozświetlić, ja chcę, żeby to w końcu wyszło na jaw. Więc im większa jest chęć ukrycia czegoś, tym mam wrażenie, to bardziej zostanie wyeksponowane. I może zaboleć, oj może. Dobrze, zobaczymy, jakie będą konsekwencje tego ewentualnego otwarcia się na przyjaźń. Co z tego dobrego może wyniknąć, poproszę, dwójki.
Niepowtarzalność, bo każde z Was jest wyjątkowe. Po prostu możecie się wspaniale uzupełnić. I to jest karmiczne. Ja tu widzę energię karmy. 26, to mnie tak zawsze uderza. 6 minus 2, 4, no. Tak to wygląda. Tu słońce, tu księżyc. Tak jakby się tutaj dobrały dwie istoty. Taki yin i yang tu mamy. Niepowtarzalność, nie? Spotyka się tych dwóch wojowników w środku nocy. I każdy z nas jest inny i wyjątkowy. I możemy być przyjaciółmi. To drzewo jest niższe i liściaste. To wyższe i iglaste. Ja tu jestem samurajem, a ja mnichem. Ja walczę o pokój, a ja jestem pokojem. Dwie różne postawy wobec życia. Ale to jest energia niepowtarzalności. Czyli taka przestrzeń się tu może między wami otworzyć. Takiego szacunku i docenienia, że chociaż tak bardzo jesteśmy inni, to gdzieś tutaj możemy, no właśnie pod osłoną tej nocy tu jest pokazane, zobaczyć, co jest takie nasze wspólne, bo księżyc jest taką energią intuicyjną, właśnie chodzi być może o ten taki wymiar połączeń intuicyjnych, bardziej ukrytych. To jest powiedziane, że tutaj ludzie to tak ze sobą tu walczą, chcą coś ukryć, pokazać się z lepszej strony, pokazać się pięknie, wzniośle, a czasem właśnie swoją wyższość pokazać. Ale to jest taka przestroga, tu jest taka czerwona flaga, że właśnie jeżeli chcesz tworzyć to słońce, te piękne energie, to ty tutaj nie możesz wykazywać się swoją jakąś wyższością. Musisz uznać, że ty i ta druga osoba jesteście jedyni w swoim rodzaju, że obydwoje wnosicie jakiś potencjał do życia i nie ma gorszych, nie ma lepszych i po prostu te dwa odczucia jakoś można tutaj połączyć, nie? A nie rozdzielać. Ten wojownik mówi, ręce mi drżą, ja tu już nie jedną osobę zabiłem, zabiłam, nie? Jestem gorszy, bo widziałem śmierć i być może właśnie doprowadziłem do tej śmierci. A ten mistrz z kolei po drugiej stronie mówi, a ja jestem lepszy, bo nikogo nie zabiłem, nie? I to nie o to chodzi. Tu chodzi o coś innego. Żeby nie było porównania, które przywołuje wyższość i niższość, tylko tutaj chodzi o to, żeby zintegrować te dwie energie. Że nikt nie jest tu wyższy ani niższy, czyli lepszy czy gorszy, tylko po prostu jesteście równi, jedyni w swoim rodzaju i możecie tutaj, bo to jest takie pokazane błogosławieństwo niepowtarzalności, czyli czujemy się dobrze razem, bo drzewa w lesie się czują świetnie razem. Mniejsze drzewo nie pyta większego, czemu czuje się przy nim gorsze. To człowiek pyta się. A drzewo nie. Drzewo jest małe, tamto jest duże i między nimi nie ma takiego porównania, takiego szeptu, prawda? Bo nie można ich porównywać. I ty też po prostu tutaj masz jakiś taki układ z człowiekiem, z którym się nie możesz porównywać, bo obydwoje jesteście potrzebni, ale jesteście zupełnie różni. Czy to jest potencjał, na jakiego rodzaju potencjał, na jakiego rodzaju uczucia to jest potencjał? To może być dobry potencjał na przyjaźń, na tworzenie takiej energii matka-dziecko, też dziecka nie porównuj z innymi dziećmi, na miłość mniej, bo to nie jest ten typ energii, to nie jest ten typ energii, od razu mówię, bardziej na przyjaźń i na energię tworzenia na przykład wspólnego biznesu, to tak. I na tym zasadzie koniec. No i chyba to mieliście po prostu usłyszeć. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.